Cześć, jestem Samisa z Academy. W tym filmie pokażę, jak usunąć wyszukiwania i aktywność przeglądania. Usuń historię Google. Usuń historię wyszukiwania. Kontroluj to, co dzielić się z Google. Usuń historię Chrome. Wasze wyszukiwanie i przeglądanie są zapisywane aktywności w sieci i działalności app, gdy jest włączony i zalogowaniu się do konta Google. Jesteś w kontroli tego, co jest zapisane i można go usunąć lub wyłączyć to ustawienie w dowolnej chwili. Aby usunąć przedmioty po jednym na raz, odwiedź stronę sieci web i aplikacji aktywności. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się do swojego konta Google. Zaznacz pole wyboru obok elementu, który chcesz usunąć. Możesz usunąć cały dzień przedmiotów, zaznaczając pole obok daty. Na górze strony dotknij usuń. Aby usunąć całą historię, w prawym górnym rogu, dotknij menu, usuń, zaawansowane, dotknij cały czas, usuń, jeśli chcesz usunąć przedmioty od określonej daty. Dotknij kalendarz na górze strony, aby znaleźć termin, który chcesz. Aby kontrolować to, co dzielić się z Google, ważne jest, aby zrozumieć, jak swoje prywatne dane, podobnie jak miejsca, które udają i rzeczy, które dla wyszukiwania informacje z urządzeń. Filmy można wyszukiwać na YouTube, pomaga Google, dostarczy doświadczeń dostosowanych do Ciebie. Jesteś w kontroli tych ustawieniach i można je zmienić w każdej chwili. W prawym górnym rogu, dotknij menu ustawienia, pokaż więcej kontroli. Aby wyczyścić wszystkie swoje Chrome historii przeglądania, jeśli jesteś zalogowany do Chrome na wielu komputerach i urządzeniach, usuwanie historii przeglądania będą obowiązywać na wszystkich urządzeniach. Twoja strona historia pokazuje strony internetowe, które odwiedziliśmy na Chrome w ciągu ostatnich 90 dni. To nie przechowuje strony z bezpiecznych stron internetowych, tych, które odwiedził w trybie incognito, lub tych, które zostały już usunięte z historii przeglądania. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome, kliknij historii i najnowszych kart historia, kliknij przycisk wyczyść dane przeglądarki, pojawi się okno dialogowe. Z menu rozwijanego wybierz, jak wiele historii, które chcesz usunąć. Aby wyczyścić całej historii przeglądania, wybierz początek czasu, zaznacz pola danych, które chcesz Chrome, aby wyczyścić tym historii przeglądania, kliknij przycisk wyczyść dane przeglądarki. Mam nadzieję, że ta informacja jest przydatna. Dziękujemy za oglądanie Favzi Academy. Proszę polub, zapisz się, podzielić się tym wideo i odwiedź naszą stronę internetową favziacademy.com.